Witam was bardzo serdecznie. Disciples 2, bunt elfów. Powracamy do kampanii naszym mędrcem. Gdzie jest ten mędrzec? Tutaj. Ach, jest tutaj, bo przez ruiny się przedzierał. Dobra, odpalę sobie sztandary. To co, trzeba będzie chyba na chwilę odpocząć i przewinąć turę. Dobra. Nie wiem, czy by nie zmniejszyć trochę prędkości gry. Czy to coś w ogóle da? Dobra, tutaj mamy tych leśnych elfów jeszcze do pokonania, a później nie umarli, przybędą. Duża część terenów już jest pod naszym panowaniem, naprawdę duża, no 78%. Tereny dość otwarte, więc to wszystko się rozwija z miast. Lecę sobie przez to miasto, żeby zaoszczędzić ten jeden punkt ruchu. Niewiele, ale zawsze coś. A tutaj złodziei trzeba będzie zacząć wysyłać. Spróbujemy coś nimi przykombinować. Bo maną no to wciąż nie dysponujemy tutaj zbyt dużą. Mana życia to jest właśnie tu po tej stronie. Będziemy musieli się do niej jakoś doczłapać. Chodzi jakiś poboczny bohater. Znalazłeś mnie. Trzeba by wysłać szpiega. No to wyślemy. Zostanie jeszcze ruchu na jedną trutę. I tutaj się postarasz powalczyć. Najlepiej to pozabijać to wszystko. Ruch nam nie został, więc automatycznie szykowali się do ucieczki. No i też druga sprawa, że byli po prostu słabszą armią. No, gdyby była lepsza, to niezależnie od tego, ile by nam punktów ruchu zostało, to by i tak raczej walczyli. No chyba, że też byśmy takim jednostkom odjęli połowę punktów życia z czarów, trutek i tak dalej. 70%. Jedno już się nie udało. No i drugie się nie udało. Otrucie. Mimo, że duża szansa na to przecież jest. No, tutaj wyszło i tutaj też wyszło. No i dobra, mamy 80. Oni będą mieli punktów życia. Jeszcze druga trutka. 64. Już miało około stówki. Jakby to teraz zrobić? Trzeba by było znowu chyba zarzucić najlepiej jakimś czarem, na przykład taki Menta Minoris, to się przyda. I to jeszcze dodatkowo 30 punktów obrażeń, to tam już 30 z kawałkiem chyba zostanie. To tu jeszcze ciernie powinny wystarczyć. A przewodnik będzie miał przerąbane. Możemy spróbować zrobić to z myśliwym z przodu, który raczej i tak się wykrzaczy. To nie będzie tu chyba dobrego rozwiązania. Chyba że zrobimy to wszystko tak. Najwyżej. Sprawdźmy się w taki sposób.
Tu się obrażenia rozdzielą. Co prawda nie tak jakbym chciał, ale tak, ty jesteś na strzała. I wy również. No, a tylko o to chodziło, żeby ta walka się powiodła. Ty się napij małej miksturki, a ty tej większej, w razie czego. Jakby tutaj wróg miał zamiar coś wymyślać. No i spróbujemy w kolejnej turze znowu tutaj powtórzyć podobnie ten manewr. Zobaczmy, jak teraz pójdzie z trucizną. Ale może zanim otrujemy, to jeszcze raz obrażenia się wrzuci. Po 15. No nie, nie chcę na razie tam drugopoziomowego zaklęcia opracowywać. Dobra, to wystarczyć powinno. Zobaczmy, jak trucizna wejdzie. Wyszła dwa razy. I to powinno starczyć. Chociaż dla pewności spróbuję tu jeszcze jedną nałożyć. Nie udało się. No wy macie tak... No podobnie. Macie tu iluś punktów życia, ale zrobiłem odwrotnie, bo najpierw czary poszły. Więc też procentowo te trutki nie odjęły tak dużo. Ale mamy sporo złota, więc można próbować dalej. No i to już powinno mi wystarczyć. Jesteśmy w pełni punktów życia. Teraz tylko to przetrwać. No tutaj trochę gorzej będzie. Chociaż niekoniecznie, mamy 55 punktów obrażeń, przecież nie 45. A oni i tak są na strzała. Poczekaj. No, gdyby to jakieś chybienie było, no to już niestety, ale... Byłyby szanse na to, że mędrzec nie przeżyje. Ale armia sobie daje radę. Jest dobrze. Nie wiem, czy w drugiej misji nie będę brał sobie jakiegoś wojownika jednak do przodu. Z drugiej jednak strony... Będę mógł się postarać, by dość szybko zwiększyć sobie tą inicjatywę. Tylko, że... Eliksir, który bym chciał zdobyć, no to... będzie dość mocno oddalony od głównych działań wojennych w drugiej misji. Trzeba będzie się sporo naparzać się z legionami. Więc też nie będzie łatwo. Trzeba będzie uważać, więc myślę, że mimo wszystko wojownik do przodu, no to będzie potrzebny. Do tego wsparcie w postaci, no, maga na pewno, bo... No mimo wszystko myślę, że przyda się ktoś, kto jednak zadaje obszarowe obrażenia, tym bardziej, że będziemy już mogli iść w ostatnie formy drugiej misji. Albo Teurk, albo Archont. Dobra, tu mam przywódcę elfów. Jego bym mógł tak naprawdę to osłabić przyzwaniem. Ewentualnie złodzieje sami z siebie mogliby coś tu zrobić. Grobowiec Lachlana. Zaraz się go zbada. Tutaj jeszcze poczekamy. Niech się zregenerują jednostki, trochę many, żebyśmy też mogli zyskać przez ten czas. Okej, uzdrawiamy się. Wprowadzamy dowódcę. No i chyba trzeba będzie spróbować. Tu jednego sobie poświęcimy. Mam dużo pieniędzy, więc mogę tutaj wysyłać ich na śmierć. Mógłbym przyzwać Enta, który zrobi więcej obrażeń, ale no to jednak wymaga many, który nie mam też tak dużo. Zwolę podziałać w ten sposób, a dwaj złodzieje już zrobili tutaj fajną robotę. Mógłbym jeszcze coś tutaj przywalić, na przykład tym Menta Minoris dwa razy. Teraz miał 63, no to... O nie, to już wystarczy. To wystarczy, żeby właśnie mój myśliwy zabił przywódcę elfów, a elfi tropiciele będą zabici przez mojego maga. Skoro uważasz,
Trafiaj, właśnie, gdybyś nie trafił, to po dowódcy by było. Pięknie, 109 punktów doświadczenia i awans myśliwego kolejny, fajnie. 60 punktów obrażeń. To już na wale, tak jak taki trzeciopoziomowy strzelec. Coś jak imperialny zabójca, tylko oczywiście nie ma... nie ma takiej... nie ma trucizny. Inicjatywę, no to ma tą samą. Dobra, weź panie Ildest. Ty może pójdziesz... po tą manę. Aha, no... dobra, i tak trzech tur będziesz potrzebował. Dobra, dam ci już prędkość teraz, w tym momencie, bo i tak będę musiał jej użyć. Przynajmniej raz. Dobra, w grobowcu Lachlana mamy mrocznego władcę i dwóch wtajemniczonych. Nowy artefakt dany. Nowy, który dochodził właśnie w buncie elfów. No, toś fajne tutaj eliksiry. Przekażmy to. Ten musiał jeszcze nagrać, spróbować może w mniejszej rozdzielczości, bo pomimo, że niby monitor teraz jest do takiej dostosowany, to jednak to trochę mi to wszystko laguje. Będę musiał spróbować to zrobić właśnie na niższej. Zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie w taki sposób. Mroczny Władca. No, Mroczny Władca mi tu przywali w przewodnika chociażby. No, możemy myśliwego wystawić do przodu. To by się przydało w ogóle jakiekolwiek obrażenia zadać obszarowe. Albo po prostu nawet zrobić pana lasu, dać mu dwóch zwiadowców i co tu jeszcze, powiedzmy centaur, trochę to osłabisz albo nawet dość mocno. Dobra, tutaj po jednym strzale wystarczy, naprawdę to by mógł to wygrać, no ale nie chcemy tutaj ich zabijać, tylko osłabić. No i to jest dobrze wykonana robota. Dobra, ty możesz jeszcze spróbować uciec, ale nie wiem, czy ci się to uda. Nie udało ci się. No dobra, no wy dostaliście jakieś tam doświadczenia, ale nie awansowaliście. Teraz mroczny władca jest na strzał. O, właśnie, na taki strzał. Przewodnik jest szybszy, ma większą inicjatywę, więc teoretycznie tak powinno to wyglądać, że będzie szybszy. Ale pewności nie ma nigdy. 200 sztuk złota i czarodziejska lutnia. Co? Armię Mortis? No pewnie. Zostaliśmy oszukani, nie pokonamy tak dużej armii. Nie będziecie musieli. Ach, nasz bohater wielki podszedł tutaj. Sługi Mortis, to nie są nie umarli, więc spokojnie. Załatwmy to. A, dobra, to ten złodziej nie ma ruchu. To możemy jeszcze jednego zrobić, coś tam potruć. Smoka. Osłabimy sobie entem. Dobra, ty nie masz ruchu, kolego sympatyczny, ale dwa razy prędkość powinna tutaj dać radę, ale nie wiem, czy to będzie konieczne. Przebijmy po prostu turę, zobaczmy, czy tu się coś stanie. Poruszają się, okej, okay, to się ruszyli, nic nie zrobili, nie zaatakowali, więc nic wielkiego się tu nie stało. Jest pierwszopoziomowy dowódca, no to go możemy bardzo ładnie tutaj
osłabić. Okej, tutaj walka ze smokiem. Przyzywamy Enta i osłabiamy go. Tak, żeby już tylko dobić. No i żebym jeszcze nie zapomniał o przeciwniku, który wyszedł. Ale spróbuj się odwrócić, może ci się uda. Nie udało ci się. A gdyby nawet mi się to udało, to mógłbym jeszcze tej atak jeden przeprowadzić i jeden cios zadać wojownikowi. Dobra, wchodzimy w smoka. Wykańczamy go. Sporo doświadczenia wpływa z takich walk. Bardzo mi się to podoba. I tu zaraz przewodnik może i awansuje. Ja bym tutaj dowalił jeszcze tymi umysłowymi obrażeniami. Jeszcze raz. Tifka sobie nie przeżył. No cóż, trudno. Nie musiał. Tutaj jeden cios, ale się na tym tylko skończy. Za dużo enty nawet roboty nie mają. No, ta moja inicjatywa zbyt niska no, sprawia, że... Raczej staram się doprowadzać do sytuacji, w której wróg nie wyprowadzi ciosu. Przy tych wymaganiach, jeśli chodzi o budynki, no to złota mam sporo, więc mogę się posiłkować bohaterami pobocznymi, którzy się tylko tym będą zajmować przeprowadzaniem jednej walki. No trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, wchodzimy w to, to rozstrzygnę szybko. Nie ma co się tutaj rozwodzić nad taką armią. Czy mi cokolwiek zrobili? Coś tam mi zrobili, ale mało znaczące zadrapania. No to co, idziemy na górę. Zdobywamy już od teraz manę. A jeszcze ty. Nie wiem, czego ty w ogóle szukasz, dlaczego się tak kręcisz. No z tobą to trzeba się przepojedynkować. Dobra, to wystarczy. Teraz go tylko ustrzelić. Tylko albo aż. Okej. Atakuj. Dostaje do WC i to można już rozstrzygnąć od razu. No i porządek z nieumarłymi zrobiony. Można iść na bagna. Jeszcze wilkołaki tutaj pozostają. Dwa wilkołaki, tam jeden. Ale to damy radę porobić. Po bokach są rozstawione, więc zadadzą skrajnie ustawionym jednostkom obrażenia. Także nie będzie tutaj... Aha, złodziej teraz się uaktywnił, bo odkryłem szpiega. Tak to stał i czekał. Nie miał za bardzo roboty. Chociaż miał robotę, mógł przecież do wieży pójść i spróbować coś ukraść. No ale... Musiał się porywać do omijania mnie, no ale raczej tego nie chciał robić. Słabość jeszcze tu mamy. Gąszcz. Nie, tego nie chcę. Tego nie chcę kupować. Gąszcz nie będzie mi potrzebny. Jaszczolud i meduza. No to tutaj też trzeba będzie zrobić kogoś, kto to osłabi. W ogóle tu jeszcze miksturki zostały. No ciekawe. Co niby 65 punktów obrażeń by wystarczyło, ale wolę coś tam uderzyć więcej, bo może ktoś chybi i tak dalej. Tak jest. To się poczeka najwyżej. A przekażmy te eliksiry. Tu jeszcze mam w ogóle złoty pierścień. Nie chcę tego sprzedawać, może wezmę to do drugiej misji, bo i tak nie mam zbyt wielu przedmiotów. Takich użytkowych, nie mam przecież dwóch artefaktów sztandaru, nawet w ogóle nie mogę jeszcze przecież nosić artefaktów, na razie tylko sztandary. Talizman mrozu, to będzie też coś warte. 10 punktów obrażeń odmrożeniowych to nie jest jakoś szczególnie dobre i mocne,
Ale cena już przyzwoita, także no. Okej, tu jest jakiś zytar, to sobie zytara potrujemy. Proszę bardzo. Powalczyli, coś tam chyba powalczyli. Ale za dużo nie zrobili. Okej. Teraz tutaj meduza. Meduza jest tutaj najważniejsza, jeszcze tym bardziej, że to awansowało. O, i chybienia wchodzą. Ale pomimo to jesteśmy w stanie już się tym zająć. Dobra, to teraz jaszczoluda, bo jakimś cudem dałem radę zaatakować jeszcze. O, jeszcze jeden cios wyprowadzę. To dawaj. Ciekawe, czy oni awansują. Nie. No ty już nie możesz, bo masz maksymalny poziom. Dla pewności mogę jeszcze przywalić tutaj Menta Minoris chociażby. I tu już myśliwy powinien sobie poradzić. A tylko teraz... No ty musisz się wystawić tutaj. Uderzamy meduzę. Teraz pytanie. No uzdrowimy cię, żebyś przeżył. Innej opcji nie ma. Bronić się czy nie? Mogę się obronić, tutaj dostanę mniejsze obrażenia od ciebie. No, ale jak widać nie musiałem tego robić. A skąd mogłem też wiedzieć, że będę szybszy? Lepiej minimalizować ryzyko. Mamy jeszcze małą miksturę, to ją wypiję. Jakoś sobie tam daje radę ta moja armia. Opracuję sobie może uzdrawianie. Teraz nie będę miał za bardzo dostępu jakiegoś bliskiego do miasta. Więc myślę, że będę się właśnie posiłkował bardziej takim wsparciem. Wilkołak. Tutaj jeden wilkołak. No uderzy mi zapewne przewodnika, jako że jest najmniej żywotny, ale no zobaczymy, czy przypadkiem nie będzie to inny cel. Dobra, no, no musisz się bronić. Uderzaj. Jako jedyny możesz tu coś zrobić. No i to do przewinięcia. Dobra, i drugi teraz osobnik. Uzdrawiamy się i na drugą walkę idziemy. Później się użyje uzdrowienia najwyżej. To już w dużej części te obrażenia, które mi zadadzą wilkołaki, uda się uzdrowić. Okej, wilkołak numer 2. Bronisz się. O, tutaj nawet chybienie było. No, wilkołaki mi pozabijają Enta, no ale będziemy cały czas tą ścianę tworzyli. Także to przetrwamy. Punktów obrażeń, no to już jesteś w stanie na 3 ciosy to rozmontować. No, a jeszcze mamy inicjatywę tą samą co wilkołaki, to i nawet End jest w stanie się obronić i przetrwać. Okej, udało się. Nawet bez draśnięcia w mojego dowódcę. Dobra, nie mamy małych miksturek, użyjemy dłużej. No i idziemy dalej. Kolejne jaszczurki trzeba szukać. Hordy czymś zaskoczą? Nie, jeszcze nie zaskoczyły, ale teraz również nie, to czekamy dalej. I tutaj mamy 3 jaszczoludów już. W dodatku doświadczeni mocno. No to też by wypadało jakoś osłabić. No, raz, że czarami, ale najlepiej będzie chyba zrobić driadę. Tutaj damy adeptów 2. W sumie, chociaż 2 jadewci to nie będzie chyba najlepszy pomysł. Tak sądzę.
Tam na przedniej linii są dość duże obrażenia. Trzeba tutaj przynajmniej jakoś przetrwać, żeby mag cokolwiek zrobił. Osłabimy to oczywiście czarami również. Rzuci się tego jak najwięcej. Dobra, co my tu mamy? Błyskawice mamy. No to dawać. Piorunami. Dwa razy błyskawica, dwa razy menta minoris. Rzucimy może jeszcze ciernie. To już będzie 90 punktów obrażeń. Więc całkiem przyzwoicie. No to trzeba dość solidnie osłabić, no bo nie przetrwamy naszym jednym myśliwym nawet na obronie tych trzech ciosów. Nawet możemy próbować rzucać sobie lodową tarczę, to też za dużo nie da. To co, może jakieś przypalenie by opracować? To jeszcze się uderzy. ...120 punktów obrażeń, no i jesteście w połowie. 120 jeszcze punktów życia wam zostaje. No, już tu się uaktywniło miasto. Wy macie jeszcze wyższy poziom, aż nawet na czwarty, no co? To już w ogóle. Obrona mi tu nic nie da. To uderzamy tego, co tutaj przetrwał, no ale się nawet tego nie udało zrobić. No nadal jest tu groźnie, 65 punktów życia zostało. Uderzamy tu jeszcze raz przypaleniem. I to chyba tyle. Załatwmy to. Myśliwy, no tutaj no, na obronie musisz stać. Dwa ciosy przetrwasz. No wciąż mam wątpliwości, czy ja to dam radę porobić. Inicjatywę jakby im zmniejszyć. To by się bardziej opłaciło. Tak teraz, no to nie wiem, co ja tutaj zrobię. Mogę zredukować obrażenia. To niewiele mi da. Spróbuję w każdym razie. Rój plus lodowa tarcza, no coś tam może się wykombinuje. Ale to są niewielkie wartości. Może być przegrana walka. Tutaj jednak bym coś bardziej tankowego potrzebował. Co może wsparcie wziąć? Spróbujemy na razie z myśliwym, ale w razie czego chyba szarżującego sobie wezmę. Centaura. 94 punkty życia. No i co? To jest 90 punktów obrażeń. No to na obronie będzie 45. No trzy ciosy niby przeżyjemy, no ale... Ja przyzwę tylko jedno drzewo. Które i tak zostanie one-shotowane. No tak, no to przecież mi rozwalą. No to by jeszcze dużo zależało od tego, który ja szczur zaatakuję. Jeżeli ci dwaj, no to wtedy przewodnika mi nie uderzą. Jeżeli uderzą przewodnika, no to jest po walce. Jeśli się obronię, no to przeżyję trzy ciosy. Mak uderzy i rozwali mi tylko tego jednego jaszczura. No tak, Andy nie przeżyje drugiego ciosu. No wszystko zależy od tego, który jaszczur będzie pierwszy. No ten jest kurczę żywotny najbardziej. Uderzmy tego. Ty jesteś szybszy. Tobą bym uderzył i już bym się pozbył tego drugiego. Zostajesz tylko ty.
Ciebie podleczamy. I ty uderzasz. Poszło fajnie. Bardzo dobrze poszło. Głównie dlatego, że ty ich oszukałeś. Przewodnik tutaj był MVP. Bardzo szczęśliwie się to potoczyło, muszę przyznać. A co mamy tutaj? Tutaj mamy dwóch jeszcze ludzi i to jeszcze z meduzą. Ja sobie w tą ruinę wejdę, bo w ruinie jest tylko troll. Albo aż troll. Dobra, atakuj, rozstrzygaj tą bitwę od razu. No, niby mamy zwinność, więc możemy się niby tym posiłkować. Chyba tak zrobię. Może te 44 inicjatywy jakieś tam szczęście przyniesie. Mogę to niby rzucić też na tamtą walkę, ale 49 inicjatywy nadal nie daje pewności. To byłaby dalej loteria. A ta loteria i tak wypadła dobrze dla mnie, bo się wylosowało, że akurat przewodnik był szybszy. Dobra, proszę mi tego trolla tutaj przeatakować. No i co trzeba zrobić? Trzeba atakować, po prostu się nie zastanawiać. No i po przyzywaniu. Trochę kiepsko. I co mi po tych 44 punktach inicjatywy? No nic. No tutaj to ja za dużo nie powalczę. Niestety, nie poszło. No naprawdę to tylko mogę to wskrzeszenie tu zostawić. Nic więcej. I próbować jeszcze raz. Rzucić prędkość. Bo to, że czy będą oni uzdrowieni czy nie, to mi za dużo nie zmieni. Dobra, próbuję jeszcze raz, zobaczymy jak to pójdzie. Tak, no tutaj będą kłopotliwe walki. Może ta się wydaje najłatwiejsza. O, teraz jest ok, teraz przyzwałeś drzewko. Tylko no dalej. Dalej jest to loteria, to co się tu będzie działo. Oho. Dobra, tym razem też byłeś szybszy. I trafił, dobra, pięknie. 111 punktów doświadczenia. Wpadło. 235 sztuk złota i sztandar uderzenia. Szanse trafienia lepsze. No nie jest to sztandar marzenie, ale lepszy ryc niż nic. I tu mamy znowu jaszczolud meduza. Dwóch jaszczoludzi. No to robimy ekipy, które tutaj będą osłabiały. Zwłaszcza tą meduzę, a przy tamtych dwóch jaszczoludach... No na pewno nie będę zostawiał nikogo na środku. Zrobimy drugiego strażnika. Dam tu zwiadowcę oraz dwóch centaurów. Coś tam zawsze siekną. Do tego jeszcze... Zastanowię się nad wysłaniem... Enta tego drugopoziomowego, jak już zdobędę manę, a tu dwie tury będą potrzebne. Dobra. Czego ci trzeba? Ty z dwoma łucznikami idziesz na tą armię. Ależ tu poawansowali, no oczywiście jeszcze chybienie musiało być, na dzień dobry. I tu już nie ma chybienia, to już trafiają. Możesz się zrekompensować sam ze sobą. No i tu jeszcze jeden cios można wyprowadzić. Z dziwnym trafem często chybia ta meduza. Aż jestem zdziwiony częstotliwością takich akcji. Zwalaj tą meduzę. Tu było wiadomo, że stracimy niestety naszego przewodnika. Zbyt duże obrażenia. Ale to już tylko aby dotrwać. No i co jak tej następnej walce będzie? Przydałoby się ten zamęt dopracować.
Wtedy 43 inicjatywy by oni mieli, a ja bym miał 45 tutaj plus 4 jeszcze ze zwinności, więc wtedy przewodnik mógłby się obronić. Czego ci trzeba? Może to będzie dobry wybór. Ewentualnie może się uda osłabić ich na tyle, chociaż no, nie sądzę. Poczekam tu jeszcze. Już na miasto mamy widok, także tutaj nikt nie zdobywa doświadczenia. Sam jestem ciekaw, ile w ogóle tego doświadczenia tam mają. Zamęt już mamy opracowany. Co, chyba spróbujemy to w taki sposób zrobić. Czyli zamęt. Dla mnie tutaj zwinność. Hymn klanów byłby fajny. Ale tu i tak są ciekawe czary. Na taką pierwszą misję. Trzy czary wzmacniające to jest dobra sprawa. A to moc Witara jeszcze mogę wrzucić w tego mojego centaura. W sumie czemu nie, mam dużo tej many, także... Dlaczego miałbym tak nie zrobić? Niech coś więcej zrobi. 91, tu 99. Muszę tego silniejszego by atakować, ale znowu zwiadowca sobie nie trafia, no bo po co? No pomimo obniżonej inicjatywy i tak żaden z centaurów nie był szybszy. A szkoda. No tu jeden był szybszy i uderzy chociaż. Tyle dobrego. Dobra, jednego jeszcze uderzy się prawie, że pozbyłem. To już będzie na strzała. Okej, okay, ten właśnie po stronie przewodnika, także przewodnik nie będzie już zagrożony. Możemy oczywiście podjąć ryzyko, ale nie, nie będę tego robił. Bez przesady. Jeden cios mnie nie zbawi, a tym bardziej, że on pójdzie teraz w tego Venta, no to... Obędzie się bez zadrapań. Będzie to całkowicie ta walka. Także spoko. Dobrze wyszło, stówka. Fajnie, dość szybko awansujecie. Ale jakoś mam wrażenie, że ten przewodnik, no... Na razie do tej armii tu nie pasuje. Gdyby jeszcze był wojownik z przodu, to wtedy spoko. Bo tak to potrzebuje tej dużej inicjatywy, żeby w razie czego się bronić przed atakami. A najlepiej kogoś, żeby mieć jednak z przodu też. Ja grałem raz misję Głowa Bestii, też właśnie mędrcem i awansowałem sobie swoje jednostki na grabieżców. To z tymi dwoma grabieżcami to fajnie szło. Oczywiście te niższe formy też spisywały się obiecująco. Wiesz co, panie centaurze, ty tu tak stoisz. Właśnie tak jest, potwierdza, że stoisz, nic nie robisz. Przejdź się i będziesz mi pomagał. Myślę, że tam i tak jeszcze kogoś poślę, bo to będą walki wymagające. Dobra, tutaj zrobimy już ze zwiadowcami armię. Znowu jakiś Nosferatu wyszedł. A, tak! Jesteśmy niedaleko miasta z moich wizji! Musimy przygotować się do walki! Czekaliśmy na to. Ruszajmy! To się Imperium zdziwi. Zwój siły. Zwój siły, zwój siły. A my siły nie mamy, nie? Nie mamy. To jeszcze jakiegoś magika tu trzeba zrobić. Chyba, że ta nasza magiczna oleje tutaj to pilnowanie. Przekażę armię jakiejś innej magiczce albo tam komu innemu. Albo sobie stworzymy nową driadę po prostu i tyle. Bo tutaj nasza jedna to już coś ma, tak? Zwój szkieletu, zwój Kronosa.
Różdżkę szybkości, która i tak się nie przyda. Ale jednak ten swój siły bym użył. Także pójdziemy też tam wesprzeć. Dobra, tu są te moje armie. No ciekawe, co my tutaj za poziomy uświadczymy. 4 poziomy do przodu. Jeżeli ktoś tutaj jeszcze jest za tą głą wojny, bo to właśnie już właśnie chyba w tym momencie poziom powinien być zdobyty. Dobra, pogadaj sobie. Witajcie! Cóż was sprowadza do dworu, Henryk? Od dawna nie gościliśmy tu elfów. Musiała zajść jakaś pomyłka. To jest wioska ludzi. Nie jesteśmy z nimi w stanie wojny. Taka jest jego wola. Nie, to niemożliwe. Galadriel nigdy by... Zabić ich natychmiast! Z przyjemnością. Co? Jajco. 4 poziom chłopa. To już doświadczony chłop. Z widłami niejedne rzeczy robił. Strzelcy, włócznicy. No to zaboli mojego dowódcę i to bardzo. Strzelec tutaj na pewno będzie uderzał. Włócznik dobije i nie będzie przyzywania. I tu nijak się nie mogę przed tym bronić. No chyba, że... Damy tutaj czary. Na pewno. Tylko jakie tu są poziomy, to też jest pytanie. Poczekam sobie tutaj chwilę jeszcze, zanim cokolwiek zrobię. Chyba, że przyatakujemy tutaj. A to też nie jest taka za fajna walka, ale jestem w stanie to przeżyć. Oczywiście wrzucę sobie lodową tarczę, wrzucę sobie moc Witara. Jakoś to pójdzie. Ładne obrażenia tutaj miotacie. No i przewodnika już nie mam. Mogę się ustawić odwrotnie. Ajajajaj, niestety, ale to też mi nie poszło. Też mi nie poszło. Zupełnie. Słabo. O. No kiepsko. Czy ja tu w ogóle quicksave'a jakiegoś robiłem? Chyba nie. Tu jestem. Nie ustawiłem się odpowiednio. To tak gdybym zrobił, ale też chyba zbyt wiele mi to nie da. Spore poziomy tutaj są pozdobywane. Dobra, no wspomogę się magią. Tutaj to by złodziej mógł dobrą robotę zrobić. A, 65-31. No muszę się ucznika pozbyć. Teraz tak, jeśli ten giermek będzie pierwszy, zaatakuje tutaj. Jeśli nie, no to zaatakuje razem z włócznikiem mojego dowódcę. Ale przeżył. Dobra, stawiaj to drzewo. To co jest pewne, to ja muszę się pozbyć tutaj jakiejś jeszcze jednostki. Teraz mi się nie będą mogli przedrzeć. Teraz jest już w porządku. Ja już to na spokojnie przetrwam. Oczywiście mogłem też być szybszy od tych obrońców, ale no... Ataki się zaczynają od kolejnej tury. Fajnie, jest awans, więc nie muszę cię uzdrawiać. Do uzdrawiania już tylko został mój mędrzec.
On sobie tutaj poradzi. Dobra, to co? Zostaje jeszcze ten włócznik. Z nim by trzeba było tutaj trochę pokombinować. A mamy jeszcze ten zwój siły, prawda? Prawda, mamy. Tak jest. Dobra, tak tymi centaurami to bym chciał przeprowadzić na pewno na mieście. Czy tu mamy kogo? Włócznika. Kurczę, no to my tutaj możemy dużo zrobić złodziejem. No tutaj jest jeszcze kleryk, to też nie pomaga. Jeżeli nawet zaatakujemy, to to będzie uzdrawianie. I to już skuteczniejsze. Niewiele, ale jednak. Dzięki tym awansom, które tam zyskali. Co tutaj złodzieje będą kluczowi. Może jednak jednym z tych centaurów zaatakuje włócznika. Trzech złodziei tam pośle. No powinni być wystarczający. Fakt, że jest tam kleryk, no to mi nie pomaga. A teraz nie przejdzie. No dobra. Nieważne na razie. Który ty jesteś? Ten ze zwiadowcami. No to ty tutaj atakujesz. Jest 120 punktów życia. No to jest... Jest moc. No jednego to na pewno się będę chciał pozbyć tego strzelca. Chociaż może lepiej było tego drugiego osłabić. A to jest 15. Ale dobra. Już nieważne. Piąty poziom już ma. No dobra, chyba jestem ok ustawiony. To co, zwinność? Bo może uda się być moim dowódcą przed tymi włócznikami. To bym chciał osiągnąć. Raczej więcej czarów tu nie chcę używać. Możemy coś tu osłabić, oczywiście. Użyjmy tutaj many życia. Później i tak będzie mi tylko zwinność potrzebna, także tą błyskawicą tu mogę miotać. No, bardzo przydatne są te czary. Mimo, że to są podstawowe czary, wymagają innej many, którą mamy. Posiadamy ją, więc no, to jest bardzo pomocne. Dobra, próbujemy. Ty możesz unieszkodliwić od razu tego strzelca i to zrób. Możesz atakować, więc atakuj i nie będziesz zabity. No i teraz czy wy się przedrzecie? Jednym ciosem nie. Jest w porządku. Dobra, tutaj nie zadamy tych obrażeń. Moc Witera trzeba było rzucić. To bym na strzała miał. To zaatakuje może tego. Będziemy szybsi? Będziemy. No to dobijamy. Właśnie jeszcze trafiliśmy na szczęście tego, którego trzeba i nasz mędrzec jest szybszy. Także poszło fajnie. Niewiele doświadczenia. Blisko poziomu było. Kolejnego dla naszego myśliwego. Ale już nie będę tutaj łaził i specjalnie jeszcze próbował jakieś poziomy wyżulić. O, dobra, podejść tutaj. Zwój świętej siły. O, to coś dla tej naszej driady, która tutaj nie może się przedostać. Dobra, zaraz sobie przekażemy te zwoje. A ja żywię wciąż nadzieję, że wystarczą ci trzej złodzieje. No, oby tak było. Nie, nie rób nic. Znalazłeś mnie. Masz tylko podejść tutaj. To jest twoje zadanie. A ty jeszcze musisz tutaj podejść, okej. To za momencik. Przejmuj zwoje. Tu jestem. To będzie trudna walka. Nie wiem, czy to damy radę w ogóle tym mędrcem zrobić. Mógłbym tu zaatakować, no niby.
Niby mogę to zrobić. Skupić się na jednej jednostce. Jest, jaki ten rycerz imperium jest żywotny. Jasny gwint. Może ja tu nic nie zrobię. Albo zrobię niewiele. Podziobią, poszatkują, a idźcie. Sałatkę jarzynową zrobili. No, za dużo co tu nie zrobił, no ale zawsze coś. No powiedzmy, że coś tam zrobiliśmy. Dobra. Złodzieje, próbujcie. No jeżeli nie dacie rady, no to trzeba będzie was więcej tutaj posłać. Dwie trutki weszły. Jest dobrze. Weszły cztery. Super. No i co dalej? Sześć trutek weszło. No to tu już mamy super pozycję wyjściową. Teoretycznie, no ale... Oni wszyscy są od nas szybsi. Czy on jest w ogóle w stanie tutaj zawalczyć? To jest dobre pytanie. Mamy ten eliksir siły, ale to by się przydało dać magowi. Dobra, może wystawimy do przodu naszego łucznika, żeby on tutaj bronił się. Damy sobie te wszystkie czary. Lodowa tarcza siła. Moc Witara. Zobaczymy, no może się uda to jakoś zrobić. Mamy tu jeszcze ten jeden eliksir. I to dam magowi, żeby tak porządnie uderzył. 59 punktów obrażeń. No zobaczymy. Spróbujmy. No ty na pewno się będziesz musiał bronić. My mamy 49 inicjatywy, no ale to nie daje pewności. A ty masz ładne obrażenia, więc... Przy tych 59, oni mają 15 pancerza. No, to powinieneś wszystko wybić. Prócz rycerza Imperium. Nie będzie przywoływania. Dobra, ale damy radę to zrobić bez naszego bohatera. Super. No, przewodnik jednak tu był kluczowy w tej walce. Ogólnie w naszej armii, no trochę tak... Był piątym kołem u wozu nieraz, ale no tutaj... Tu był kluczowy. Tutaj zrobił swoją robotę bardzo dobrze. Udało się. Co prawda... Keraanil nie przeżył. Ale... Walka zakończona, wszystko się udało. Zdrada. Wytłumacz się, Wyrocznio. To nie wygląda na wolę Galeana. Bez wątpienia, oni... To... Jest Galean. Czasem mówi inaczej, lecz jest to ten sam Galean, który przemawiał do nas poprzez Lachlana. Czuję to. Jego myśli są chaotyczne. Czasem wręcz sprzeczne. Jego głos jest potężny. Wzywa nas do walki. Dlatego krzyczałam, a raczej on krzyczał poprzez mnie. Nie unikniemy gniewu Imperium, gdy dotrze do nich wieść o tym, co tu się wydarzyło. Galean z całą pewnością ma swoje powody, ale musimy je poznać, jeśli chcemy uniknąć wojny. No, tego się już nie uniknie. No, i ożył nasz bohater, no bo musi być przeniesiony, to musiał ożyć. Zgodnie ze swą obietnicą, Torach wrócił z Firwen do domu. Jednak żadne z nich nie kwapiło się do wyjaśnienia Ilumiel, co tak naprawdę się wydarzyło. Królowa widziałaby w tym jedynie bezmyślny mord, ale jej tam nie było. Nie słyszała, jak głos Galeana wydobywał się z ust wyroczni. Szlachetne elfy, zjednoczone wolą swego boga, walczyły ramię w ramię ze swymi dzikimi braćmi, nie bacząc na zielące ich spory. Tak też było i tak się właśnie rozpoczyna rzeź. Buty, a weźmiemy buty, weźmiemy sztandar, weźmiemy również tą kulę. Czarodziejskiej lutni to ja nie chcę. Różdżka szybkości, chociaż kurczę. No, w połączeniu z tym eliksirem i sztandarem ja tą kulę zostawię może. No, ona to tak jednorazowa. Niby dobra, no ale... Jeszcze i tak nie mamy korzystania z kul. Może jednak zamiast tych butów, bo buty lepsze później znajdziemy. Kule jednak jakieś tam będziemy na pewno chcieli nosić tym naszym dowódcom. Dobra, no to co? Przenosimy dowódcę, przenosimy takie przedmioty.
I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i na razie.